Studio programu Pierwszego Polskiego Radia. Elżbieta Bieńkowska, witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Czy może do pani już mówić pani premier? Nie, ponieważ w środę są nominacje i też od środy chyba, no od środy zacznie formalnie działać to ministerstwo połączone. Ono jeszcze nie powstało. To musi być rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie, więc formalnie wszystko się stanie w środę. Czyli w środę, już od środy będzie można się do pani zwracać, pani wicepremier, ale ja chciałbym jeszcze przez chwilę porozmawiać z panią minister Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Takie dane zostały opublikowane, że do połowy listopada rozdzielono prawie 91% funduszy z puli środków unijnych na lata 2007-2013. No, jeszcze zostało 9%. Czy to 9% zostanie rozdzielone i nic nie będziemy musieli zwracać? W grudniu my mamy jeszcze dwa lata na wykorzystanie tych środków. Rzeczywiście perspektywa budżetowa kończy się w roku 2013, natomiast no, zgodnie z zasadami takimi samymi zawsze, to jest jeszcze dwa lata po. Tak było w roku 2004-2006, kiedy wydawaliśmy środki do roku 2008, a nawet 2009. Nic nie będziemy musieli zwracać, natomiast to są dwa bardzo trudne lata przed nami. Wydaje się, że to jest tylko 9%, ale czasami z powodu zmian kursu euro, czasami z powodu dużych oszczędności, czasami z powodu tego, że są jakieś korekty, to tajemnicze słowo oznacza odbieranie pieniędzy i przeznaczanie jej na inne projekty, no to te ostatnie lata, a już powiedziałabym ten ostatni rok 15, jak pamiętam z poprzedniej perspektywy, jest dość nerwowy, żeby wszystkie pieniądze wykorzystać. Poprzednio, jak pan i państwo być może pamiętam, ja już nie pamiętam, ale my wykorzystaliśmy coś 120% środków, dlatego że dostawaliśmy środki w euro, a wydawaliśmy w złotówkach. No i ja jestem przekonana, że tak będzie. To jest też tym razem, ale to są dwa bardzo ciężkie lata. No tak, a dla pani zaczynają się rzeczywiście ciężkie lata, bo z jednej strony pani dysponuje ogromnymi pieniędzmi, z drugiej strony jako szef tego specministerstwa będzie pani owe pieniądze wydawała, a tu jest rzeczywiście, tu się zaczynają schody, bo to i koleje polskie, i drogownictwo, i różne inne ważne infrastrukturalne przedsięwzięcia, no, które oprócz spraw czysto finansowych wymagają spraw politycznych. Ja się zawsze jednak poruszam na poziomie urzędniczym i chciałabym na takim poziomie pozostać. Oczywiście zdaję sobie sprawę, co to znaczy ta nazwa, którą mnie pan tytułował na początku, czy którą będę tytułowana od środy. Natomiast ja się poruszam jednak na poziomie urzędniczym. Rzeczywiście ponad 80 miliardów euro, bo ja to teraz przy każdej okazji powtarzam, jakoś zatrzymaliśmy się, zatrzymali się generalnie społeczeństwo na poziomie 72 miliardy euro, przecinek 9. To jest 300 miliardów złotych. Tak, no tak. Na dzisiejszym kursie. Tak, natomiast my przeliczyliśmy te pieniądze na ceny bieżące. Na dzisiaj i już od dzisiaj zawsze, a nawet od 2 tygodni zawsze, bo wtedy przeliczyliśmy, mamy do dyspozycji ponad 80 miliardów euro. 80,5 chyba dokładnie miliarda euro. Więc to jest naprawdę ogromna kwota pieniędzy. I po pierwsze, ministerstwo tych pieniędzy bezpośrednio nie wydaje, żadne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, a teraz to połączone ministerstwo, będzie zarządzać tymi pieniędzmi, czyli stwarza system, pokazuje system, w którym jest pewnie ze 300 instytucji, tak jak teraz było, w którym wiadomo, kto co robi, kto nabiera projekty, kto przesyła faktury, kto wypłaca pieniądze, ale to nie samo ministerstwo jakby wydaje te pieniądze. To jest bardzo ważne, ale też no, najważniejsze jest to, żeby ten system zbudować dobrze, bo dlatego tak jesteśmy dobrze do tej pory oceniani, że ten system jest dobrze oceniany i dobrze skonstruowany, że to jest system na przykład, który sam wyłapuje błędy. Tak? Tych błędów nie wyłapują nam kontrole i audyty Komisji Europejskiej, tylko to my, różne nasze służby, wyłapują te błędy i sami się za to karzemy. Czyli mówimy, taki kawałek pieniędzy nie powinien być zwrócony, ale to my to mówimy. I to jest zawsze lepiej niż wtedy, jeżeli złapie to jakaś kontrola z Komisji Europejskiej. Pani ministra, jak duża tarcza antykorupcyjna jest rozpostarta nad tym specministerstwem? Biorąc pod uwagę tą aferę, która teraz nabiera tempa, czy jest jakieś zagrożenie, że może to dotknąć w jakikolwiek sposób? To jest domniemanie oczywiście, któryś z tych ministerstw, którymi pani będzie zarządzała. Z tego, co ja wiem w tej chwili, to nie. My mieliśmy oczywiście, państwo to pamiętają, taką historię ze wstrzymaniem pieniędzy europejskich na projekty informatyczne. I właśnie
kilka z tych projektów naszych informatycznych było również dotknięte tym, co pan powiedział, procederem i w związku z tym my te projekty wycofaliśmy. To było ponad 2 lata temu. My te projekty w ogóle wycofaliśmy. Nawet jeszcze przed jakby decyzjami o tym, czy rzeczywiście tak jest, było pewne podejrzenie, nie chcieliśmy czekać. Inne projekty są, jakby zastąpiły tamte projekty podejrzane. Natomiast to jest rzeczywiście bardzo poważna sytuacja, to jest akurat. Ale wydaje mi się, że w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego na pewno i też jestem przekonana, że w Ministerstwie Transportu wszystkie przetargi były prowadzone na tip-top do tej pory. To ja jestem o tym przekonana. Natomiast co do pojedynczych ludzi, to nigdy nie można być do końca pewnym. Ja po prostu nie mam żadnej wiedzy na ten temat. Wydaje mi się, że w tej chwili takiego niebezpieczeństwa nie ma. Czy jest pani przygotowana na spotkanie ze związkami zawodowymi, na przykład związkami zawodowymi kolejarzy, bo owe związki zapowiadają różne akcje protestacyjne, a będąc szefową tego dużego ministerstwa, będzie z racji wykonywanych, piastowanej funkcji, będzie pani musiała się spotykać. No takie, to jest ministerstwo, czy będzie ministerstwo, teraz Ministerstwo Transportu, a za chwilę to przyszłe, to będzie ministerstwo, które nadzoruje polską kolej, całą grupę PKP, no więc naturalnie. Natomiast mnie się wydaje, oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że to nie będzie łatwe. Przecież żyję w tym kraju, jestem w tym rządzie od 6 lat, więc ja sobie zdaję sprawę, że do tej pory byłam na takie działania, od takich działań zupełnie odgrodzona. Natomiast mnie się wydaje, że naprawdę pierwszą rzeczą jest rozmowa. Oczywiście ja wiem, że rozmowa czasami nie prowadzi do niczego lub kończy się źle, ale po prostu musimy się spotkać i porozmawiać najpierw i zobaczymy, co z tej rozmowy wyniknie. Ja w tej chwili się zapoznaję ze wszystkimi sprawami dotyczącymi całej grupy PKP, właściwie prawie wyłącznie grupy PKP, chociaż to ministerstwo, które obejmuje, ma jeszcze inne dziedziny, chociaż nie tak dużo, jak kiedyś ich miało. To jest budownictwo, które nam jest bardzo bliskie, ponieważ to są sprawy rewitalizacyjne. No i gospodarka morska. I gospodarka morska, budownictwo, gospodarka morska i transport, tak. Ale wróćmy na chwilę jeszcze do tej kolei. Przecież każdy minister do tej pory był oskarżony o to, że pociągi się spóźniają, że dworce są brudne, że kolej jest nieefektywna. Kolejarze, związki zawodowe do tej pory mówią, że osoby zarządzające koleją są spoza kolei. To jest taki bardzo poważny zarzut. Nie znają się na kolei, a tą koleją zarządzają. No to jest rzeczywiście, po pierwsze, jest zarzut, ale widać bardzo wyraźnie, że w ciągu ostatnich 15 miesięcy sytuacja na kolei się poprawiła z różnych punktów widzenia. I z punktu widzenia podróżujących, i z punktu widzenia na przykład nas, dotychczas Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, który widzi, jak kolej wydaje pieniądze na różne projekty inwestycyjne u siebie, a do tego 1,5 roku wcześniej robiła to bardzo słabo, więc sytuacja się poprawiła. Ja uważam, powtarzam to 100 razy, a może i 1000 już powtarzałam, ja jestem od pokoleń z rodziny kolejarskiej. Nie znaczy to, że znam się na kolei, bo jestem pierwszym pokoleniem niekolejarskim, ale jakby trochę przynajmniej czuję, tak, bo wszyscy u mnie pracowali zawsze na kolei. Znaczy, wydaje mi się, że to powinien, że po pierwsze zależy to od ludzi. Oczywiście minister sam nie jest odpowiedzialny za to, że pociąg się spóźni. Natomiast ma mieć taką grupę ludzi poniżej i wiceministra odpowiedzialnego za kolej i zarządy spółek kolejowych i innych, i drogowych, które sprawią, że takie rzeczy się nie będą zdarzać. To jest jedna rzecz. Druga rzecz według mnie jest taka, że tak jak w każdym organizmie, ja już dość długo zarządzam ludźmi, i w każdym organizmie jest tak, że najlepsza jest taka mieszanka, kiedy są ludzie młodzi, starzy, doświadczeni, trochę mniej doświadczeni. Nawet jeśli są wszyscy młodzi, ja kiedyś miałam takie zespoły, z dużym entuzjazmem, to nie idzie. Jeżeli są znowu sami bez entuzjazmu, którzy pracują kilkadziesiąt lat, też nie idzie. Więc wydaje mi się, że w kolejach mówię teraz powiedzmy dość epicko, ale prawda jest taka, że powinien być miks i miłośników kolei, i kolejarzy, i fachowców od zarządzania. No dobrze, a konkretne rozwiązania, jakie będą pani propozycje? To znaczy co do dotyczące kolei. Znaczy na razie
te rzeczy, które kolej ma jakby przewidziane, czyli na przykład nowy rozkład jazdy, który wchodzi na początku grudnia, wydawanie pieniędzy wszystkich, nie tylko unijnych, ale oni mają przeważnie unijne, wydawanie pieniędzy, planowanie na przyszłość. To są sprawy, które idą i które minister Nowak zaczął. I dlatego, że on to tak robił przez ostatnie 2 lata, to ja naprawdę jestem w stosunku do jego początków w dość komfortowej sytuacji. Nie mówię, że w idealnej, ale naprawdę w o wiele lepszej. Zarządy spółek kolejowych panują nad sytuacją. Już właściwie co dnia raportują mi, co się dzieje w poszczególnych odcinkach, czy na poszczególnych, w poszczególnych obszarach, którymi się zajmują. I to akurat trzeba tylko kontynuować. Oczywiście jest sprawa przewozów regionalnych, to jest rozmowa z marszałkami. To jest chyba najpoważniejsza, a nawet nie chyba, tylko najpoważniejsza sprawa, która dotyczy kolei, ponieważ wszystkie inne krok po kroku trzeba naprawiać. Dobrze, przejdźmy przez chwilę do drogownictwa. Ponad 3,5 tysiąca ofiar śmiertelnych na polskich drogach. Ten wynik się co prawda poprawił. Jest mniej ofiar śmiertelnych niż jeszcze kilka... On się ogromnie poprawił. Bo było 5,5 tysiąca. My mamy cel mamy na rok 2020 2,5 tysiąca. 2000, przepraszam, a w tej chwili na koniec tego roku będzie pewnie gdzieś około 2,5 tysiąca. Także on się niezwykle szybko poprawia. Oczywiście no jesteśmy krajem, no już nie powiem blisko 40 milionowym, bo nie jesteśmy, ale blisko 38 milionowym. I to jest normalne, że przy skali ruchu i przy samochodach i te wypadki się będą zdarzać. Natomiast rzeczywiście ten odsetek się bardzo zmniejsza i to też nie jest jak na dzisiaj w ogóle moja zasługa. No tak, a pani pomysł na to, żeby tą ilość wypadków na polskich drogach ograniczyć, żeby Polska w tej czołówce wypadkowości w krajach europejskich nie była? Z tego, co ja słyszałam, bo zadaje mi pan pytania już szczegółowe, ale akurat o tym już rozmawiałam, więc z tego, co ja słyszałam wczoraj, to właśnie ten cel 2000 na rok 2020, który jest jakby, a na koniec tego roku, czyli 13, będzie 2,5 tysiąca, to jest cel, to jest taka liczba, która nas stawia właśnie w czołówce europejskiej. Więc to jest ten pakiet, który do tej pory był robiony. Drogi, bo trzeba zrobić drogi ekspresowe, dokończyć, to jest absolutnie główny cel również pieniędzy unijnych. Dokończenie sieci dróg ekspresowych. Powinno być tak, ja to mówiłam też bez przerwy z krzesła ministra rozwoju regionalnego, że Polska powinna mieć sieć dróg ekspresowych, które łączą Warszawę z każdym miastem wojewódzkim i te miasta między sobą. I to trzeba dokończyć do 2020 roku. I na to głównie pójdą pieniądze europejskie. Oczywiście sprawdzanie za pomocą fotoradarów, ale na drogach ekspresowych no to już nie będzie tak dotkliwe, bo to są jednak drogi o wysokiej jakości i nawierzchni wysokiej jakości jazdy. Remonty dróg, kampanie informacyjne, no to, co się do teraz dzieje. Naprawdę, ja to nie mówię, to nie ja jestem taka mądra, tylko to zrobili inni w ostatnich miesiącach, czy kilkunastu, czy latach przede mną. Jest pani chyba teraz najważniejszą postacią w Platformie Obywatelskiej, bo pani... Ja nie należę do Platformy Obywatelskiej. Ja wiem, to na pewno nie jestem najważniejszą postacią. Dla Platformy Obywatelskiej jest pani chyba najważniejszą postacią, bo pani porażki i sukcesy będą rzutowały na wizerunek i Platformy, i premiera Donalda Tuska. Chce mnie pan wykończyć, to znaczy... Naprawdę wolę, żeby porażki i sukcesy, ja wiem w jakim miejscu jestem, wolałabym, żeby to rzutowało na mnie, a nie na znacznie większą grupę ludzi, a nawet bardzo dużą i pewnie przyszłe wybory. No ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby te dwa resorty były dobrze zarządzane, żeby nie były wikłane w politykę, bo ja tego nigdy nie robiłam. I żebyśmy w 2015 roku zobaczyli już pierwsze efekty tych nowych pieniędzy z budżetu 2014-2020. Uda się wydać te 300 miliardów? Tak, no to będzie pan pytał jakiegoś następnego ministra w roku 2018. Bo no, teraz, ale pani otwiera perspektywę. Czy szklanej kuli nie posiadam. Znaczy to w Polsce, która naprawdę pokazała przez dwa budżety, czy przez jeden i pół, że sobie z tym bardzo dobrze radzi, to nie widzę żadnych podstaw, żeby tak nie było. Ten budżet będzie trudniejszy. On będzie trudniejszy, to trzeba sobie powiedzieć, ale no to nie ja go już będę kończyć. Ale będę starać się go zacząć jak najlepiej. A jakieś pozytywy związane same z tym pozytywy, same pozytywy. Aha, ze stanowiskiem. No duże wyzwanie. Taki pozytyw sobie powiedzmy. No bo jakąś taką minę dzisiaj pani ma nieco smutniejszą niż zwykle. No ja wiem, minister. No dzisiaj jestem po prostu zmęczona. Wie pan, ja jestem, to znaczy to wszyscy to pewnie wiedzą, ale ja jestem człowiekiem,
który nie znosi, jak się o nim mówi i się go pokazuje. Od dwóch dni nie oglądam w ogóle telewizji, nie czytam gazet, bo się wyłącznie mnie pokazuje. Mam nadzieję, że to się skończy szybko i będę mogła się do normalnej pracy zabrać. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Minister Elżbieta Bieńkowska, minister Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a za chwilę wicepremier i szefowa takiego rzeczywiście spec resortu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.